w ramach akcji 15 minut dla lasu udało się pozbierać trochę śmieci. Trwało to trochę więcej niż 15 minut, ale to nieważne. Ważne, że się trochę las oczyścił, a jeszcze spróbujemy wyzbierać to, co tutaj, nie wiem, kto to właściwie mógł wyrzucić. To są takie pojemniki na żywice. Czyżby leśnicy? Trudno uwierzyć, ale wszystko możliwe. No dobra, spróbujemy to pozbierać. No i tak to wygląda po sprzątaniu. Było brzydko, jest ładnie. Taka sztuczka. I mimo, że kolega co nie ma w głowie, tylko w nogach, nie nominował mnie do tej akcji, no to nie mogłem nie przyjechać. No bo jakżeż by to było. Tyle się nazbierało. Jadę teraz zmienić kartę w fotopułapce. Myślę, że jeszcze dopełnimy te woreczki do końca. No i tyle. Ci, którzy jeszcze nie byli w lesie posprzątać, niech szybko jadą. Tu jest kolejne miejsce z odpadami. Także te woreczki zapełnimy. Na pewno. Tu jeszcze takich nazbierałem metalowych. Zobaczcie, tutaj mamy młode pasiaczki. Jest ich więcej, tylko się pochowały. Przyjechałem zgrać fotopułapkę. Z miesiąc to już karta nie była zmieniana. A tu się okazuje, że mamy dziczą rodzinę. Tu obok jest bar łuk. Widać, że one się chyba tutaj urodziły. Tu mamy pasiaczki. A tu jest moja fotopułapka. No i nie zmienię tej karty dzisiaj. Bo raz, że nie chcę ich płoszyć, straszyć. A dwa, nie chcę ryzykować. Nie wiadomo, gdzie jest locha. Przyjadę za tydzień. Może se dwa. Spryciule się pochowały już. No i dobrze. Ostatnia butelka dzisiaj. W ramach akcji. Tu jeszcze mamy jakiegoś śmiecia. Taki to dzisiejszy urobek. Tyle udało się zebrać. Trochę tego jest. O tyle czyściej. No. To do następnego razu.